Chcę wam dzisiaj powiedzieć o dwóch świadectwach. Zacznę od jednego świadectwa, dlatego że dzisiaj modliłam się o kogoś właśnie tutaj na sali w tym kierunku. I dlatego chcę o tym powiedzieć, dlatego żebyście skorzystali z tego, z pewnego przełomu, który przyszedł do mojego życia jakiś czas temu. Ten przełom przyszedł w mojej relacji z moją mamą. Moja relacja z moją mamą od mojego dzieciństwa była trudna. Zaczęło się od tego, że ja pamiętam, jak moja mama kiedyś uklękła przed obrazem Matki Boskiej i mnie przeklęła. I później, lata później, kiedy wydarzyły się pewne trudne rzeczy w moim życiu, ja z automatu poszłam swoim umyśle do tego miejsca, bo już byłam narodzona na nowo. I przypomniało mi się to, że ona uwolniła coś takiego. I ja w sumie od młodości miałam z nią taką trudną relację, taką podwójną relację. No bo z jednej strony naturalnie chciałam mieć miłosną relację z nią, ale z drugiej strony uważałam ją za pewnego rodzaju wroga. I kiedy na nią patrzyłam, widziałam w niej osobę, która w swoim sercu może nie była dla mnie przychylna. I dlatego, kiedy ją widziałam, odnosiłam się do niej z pewnego rodzaju trudnością. W sensie, że odnosiłam się do niej tak, że oczekiwałam od niej, właśnie taką miałam myśl wobec niej, że oczekiwałam od niej pewnego rodzaju trudności wobec mnie, że nie była przychylna, że mnie nie kochała. Więc i będąc tutaj w kościele, któregoś dnia, to po prostu stało się, to nie było coś takiego, że wiesz, ktoś położył na mnie ręce i była nagle eureka, to był po prostu proces, który stał się jako część w ogóle tego namaszczenia, które tutaj funkcjonuje. Któregoś dnia ja po prostu sobie siedzę i nagle mam takie objawienie. Objawienie. I to właśnie, to jest piękna rzecz, bo tak działa Bóg. My czasami oczekujemy, że wiesz, Bóg coś zrobi, na przykład dotknie tą drugą osobę i tą drugą osobę zmieni, tak? Bo ta osoba nas drażni. No i ja właśnie tak miałam z moją mamą, że ona mnie drażniła cały czas. I dochodziło do tego, że wiesz, ja wchodząc do jej mieszkania, to wiązałam wszelkie demony, uwalniałam różne rzeczy i dopiero wchodziłam, tak? Bo wiedziałam, że zawsze był jakiś taki forma konfliktu, taka podprogowa forma konfliktu była między nami. No i właśnie nagle mam to objawienie i nagle tu Święty mi pokazuje, że nie można obiektywnie powiedzieć, że twoja mama cię nie kochała. Tego nie można obiektywnie udowodnić. Ale co się stało, że ty przez wiarę przyjęłaś taką informację, że ona cię nie kocha. Zainwestowałaś w nią życie w postaci wiary, czyli ty uwierzyłaś w to, i za tym poszła bardzo taka wielka bańka, że ja żyłam w takim świecie, czyli ja operowałam w takim świecie. I ten świat był właśnie, że ja przychodziłam, widziałam mamę i taka byłam, wiesz, spięta od razu, bo w moim sercu była taka informacja i ona była bardzo głęboko zakorzeniona. I ja zrozumiałam, że to było kłamstwo, że to była iluzja. I w momencie, kiedy przyszło to objawienie, przyszło również moje uwolnienie. Przyszło moje uwolnienie, dlatego że nagle to pękło, to padło. I rzecz jest z tym, że ja w ogóle mam taki pokój teraz w temacie mojej mamy, że ja ją widuję, modlę się o nią, kładę na nią ręce. Moja mama w ogóle świetnie funkcjonuje, jest zadowolona, jest w bardzo pozytywnym takim humorze cały czas, tak? Od tego momentu. Mamy świetną relację, bardzo miłosną relację od tego momentu. I
Kolejna ciekawa rzecz, że ja po prostu mam pokój. Moja mama jest w podeszłym wieku i ja nie mam nic teraz, nie mam tam nic w tej relacji, co mogę potem, co diabeł potem może użyć przeciwko mnie, czy mnie obwiniać, że jakoś tam, nie wiem, miałam to niepoukładane, albo że po prostu czuję się całkowicie wolna w tym temacie. A najpiękniejszą rzeczą to było to, że w lato ją ochrzciłam, ale i co było bardzo fajne, bo ją ochrzciłam na basenie. I to była bardzo śmieszna sytuacja, bo moja mama trochę ma problem ze słuchem i ja tak jak próbowałam ją tak, wiesz, zanurzyć i ona się opierała. Ja tak parę razy ją próbowałam zanurzyć, aż przyleciał ratownik. Z troską, wiesz, czy ja chcę starszą panią zatopić. No ale ochrzciłam ją i wiecie, ja dzisiaj właśnie się tutaj modliłam o jedną osobę w tym kierunku, aby uwolnić tą osobę od pewnego rodzaju iluzji, bo my chodzimy w tych iluzjach. Ja również łapię się na tym, że wierzę w pewne rzeczy, tak? Że uwierzyłam w coś, na przykład, że ta osoba jest taka albo siaka. I to prowokuje rzeczywistość. To prowokuje rzeczywistość. I ja po prostu chciałam się podzielić z tym, że rzeczy się zmieniają poprzez to, że przychodzi objawienie, ale że my możemy również, dlatego się chciałam podzielić tym świadectwem, bo my możemy sprowokować takie objawienie poprzez, tak jak Artur powiedział, poprzez wypowiedzenie temu wojny, pewnym zagadnieniom w naszym życiu, że możemy te pewne zagadnienia właśnie w ten sposób jakby zniwelować, czy po prostu sprowokować, żeby one zniknęły.